Czołem żołnierzyki moi kochane, witam wszystkich serdecznie z tej strony, kłania się nisko, jak zawsze kapitan Rutajn. Moi drodzy, dzisiaj taki krótki film dla wszystkich, którzy lubią tą serię gry, na które warto zerknąć. Mam dla was coś, przy czym warto się też rozerwać, przy czym powiedzmy sobie spędziłem ostatnio trochę czasu, a że już pograłem w grę co nieco, to mam parę uwag, mam też parę spraw do omówienia, a będziemy mówili dzisiaj o grze X-Defiant. Lubię od czasu do czasu od milsimów się oderwać i po prostu bezmyślnie, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, bezmyślnie pobiegać, postrzelać, taki stary, dobry run and gun. I X-Defiant, muszę wam powiedzieć, pomimo tego, że cały czas wpycha mi tą swoją tą przepustkę, tego Battle Passa, to ja oczywiście odmawiam, no i sobie pogrywam. Nie odczułem, żeby gra w obecnej fazie była jakaś pay to win, czy coś takiego, oprócz jakichś tam skinów, jakichś tam drobnych dodatków, kosmetyków, nie dodaję nic. Muszę powiedzieć, że jest fun. Jest fun, mapy są fajnie zaprojektowane, znajdujemy tam mnóstwo postaci, które znamy już z gier Ubisoftu, z serii Tom Clancy's, prawda, Splinter Cell i tak dalej, Far Cry. Bardzo, bardzo fajne zaprojektowane mapy są, taki fan można odczuć, grając w tą grę. Oczywiście, jeżeli chodzi o optymalizację, muszę wam powiedzieć, że nie miałem największych problemów z tym, żeby gra wchodziła mi w 170 FPS-ach, pomimo tego, że sprzęt, jak wiecie, mam nie najnowszy. No, kartę graficzną 3080, ale jeżeli chodzi o procesor, to jest dalej i7-8700K, 32 GB RAM-u, dyski SSD, dyski M.2, więc nie jest to jakaś tam, nie wiadomo, maszyna z piekła rodem, prawda? O samej grze. Bardzo fajnie skustomalizować można broń i założyć 5 dodatków do tej broni. Coś mi to przypomina serię Call of Duty. Wiecie co? Widać, że Ubisoft chce postrzelić trochę Activision w kolanko tą grą i myślę, że robią tutaj w miarę dobrą robotę, jeżeli o to chodzi. Zaprojektowanie map, tryby gry są bardzo fajne, dają dużo fanu. Oczywiście w niektórych jest potrzeba więcej team playu, czyli tej gry zespołowej, aczkolwiek nie słyszałem, by ktoś zanadto używał mikrofonu, jednak wszyscy mniej więcej wiedzą, co robić i gdzie iść, gdzie strzelać, no i oczywiście jak już wam się trafi lobby, takie już się trafi lobby. Ja, jak wiecie, jestem przeciwnikiem crossplayu między platformowego typu PC, konsole i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu, że zawsze następuje lag compensation. Ci, którzy chcą, mogą doczytać, cóż to takiego jest, czyli kompensacja opóźnienia. Moi drodzy, przejdę tutaj, bo nie chcę, żeby ten materiał był zbyt długi, przejdę tutaj do największego problemu, jaki mam po zagraniu dobrych paru godzin w X-Defiant właśnie z tą grą. To jest problem netcode'u, moi drodzy. Netcode'u i umierania za przeszkodami. To mi się zdarza wielokrotnie. Wiem, że niektórzy tego problemu nie mają, niektórzy mają, niektórzy czasem im się zdarzy, jednak ja notorycznie, pomimo na przykład 170 bądź 200 FPS-ów, ginę za przeszkodami cały czas. Pakuję magazynek w gościa, nieraz po głowie i nic się nie dzieje. I muszę wam powiedzieć, że jest to notoryczne. W momencie, w którym wyłączyłem grę multiplatformową, poprawiło się to co nieco, jednak wydaje mi się, że serwery Ubisoftu nie fruwają na najwyższym odświeżaniu. Nie sądzę, żeby tam nawet 60 Hz było, a to jest największy problem, jaki w tej chwili ta gra ma i można w niej zauważyć. Overall, czyli tak całkowite experience z gry, bardzo mi się podoba, postaci są fajne, poznaję je z gier, które lubiłem, które grałem. Jest taki, można powiedzieć, taki fan, troszeczkę tak jakby klimatu brakuje w tym menu, ale to akurat nie jest chyba największy właśnie problem. Największym problemem jest to, że gra została wypuszczona, możemy nią pograć sobie za darmo, kompletnie za darmo, nie wydając nawet złotówki, no chyba, że jesteśmy świrem, który kupuje wszystkie skiny i dodatki.
Ja tego nie zamierzam robić, ale muszę powiedzieć, że jest to taki solidny tytuł, na który warto zerknąć. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, będzie trzeba poczekać, aż twórcy Ubisoftu naprawią co nieco netcode. Bo jest bardzo, bardzo dziurawy. Jest bardzo niestały, czyli nie ma tej konsystencji. Chcemy, żebyś strzelając komuś w klatkę piersiową, w głowę, prawda, żeby coś się działo. I czasem jest tak, że strzelimy w gościa 4-5 razy i pada, czasem, że 2 razy w głowę i pada, a nieraz jest tak, że wpadamy na plecy przeciwnikowi, myślimy sobie, ale fajnie będzie, a tutaj, kurczę, belek, niestety, cały magazynek w gościa i nic się nie dzieje. Oczywiście są fajne specjalizacje postaci, są fajnie przemyślane dodatki, nie są w żaden sposób OP, są dość dobrze zbalansowane, więc tutaj nie masz takiego odczucia, żeby coś było takie overpowered, co daje nam taką, powiedzmy sobie, bardzo, bardzo dużą przewagę w trakcie rozgrywki. Fajnie też można dostosować sobie setupy broni do różnego rodzaju trybu rozgrywek, do różnych map. To jest też bardzo mile widziane. Ja w tej chwili sobie robię M4, mam już ją chyba na 22 czy 23 poziomie, więc troszeczkę, jak widzicie, pograłem. Także solidny tytuł, moi drodzy. Solidny. Można sobie pograć i myślę, że od takiego milsimowego grania dobrze jest czasem wpaść i takie run and gun porobić. Jeżeli byście chcieli, żebym wam zrobił oddzielny film o ustawieniach graficznych, a takowe też już dostosowywałem i sprawdzałem, to oczywiście 100 łapeczek pod filmem i polecimy właśnie z takim, że poradnikiem o ustawieniach graficznych, a muszę powiedzieć, że pomimo właśnie tego nie najnowszego sprzętu, to 170 mam zamknięte, czyli odświeżanie swojego monitora non-stop. Także gra całkiem fajna, jednak ma właśnie największą bolączkę netcode. Bardzo słaby netcode, czyli strzelamy do gościa, niewiele się dzieje, a padamy od praktycznie biorąc jednego strzału, bądź na naszym ekranie schowaliśmy się już za ścianę, bądź za budynek i właśnie za tą ścianą i za budynkiem nagle giniemy bez żadnego powodu. Także ja bym chciał też poznać, jakie wy macie, powiedzmy sobie, doświadczenia z tą grą, grając na przykład na konsoli, na Xboxie, na PlayStation, czy może tylko ja jestem takim odosobnionym przypadkiem, ale z tego, co widzę na Reddicie i wszędzie w internecie, to jednak chyba nie. Moi drodzy, słuchajcie, krótki odcinek gry, na które warto zerknąć. Mam nadzieję, że na ten odcinek też było warto zerknąć. Kciuki w górę, komentarz dla zasięgu, subskrypcja będzie bardzo mile widziana. No i strzelcie tego dzwona notyfikacji, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale. Obiecuję wam, że już niedługo trochę więcej gier zacznie się na nim pojawiać. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.